Drodzy, na początku dzisiejszego rozważania mały sprawdzian. Czy aktywnie braliśmy udział w pierwszych chwilach drugiej części nabożeństwa? Zagadka, jakkolwiek to potraktujemy. Przed chwilą wysłuchaliśmy tekstu biblijnego z psalmu i śpiewaliśmy wspólnie pieśń. Wspólna myśl, która łączyła słowa pieśni i tekstu z psalmu. A będziecie mieli temat dzisiejszego kazania, jeśli znajdziecie tą wspólną myśl. Pierwsze słowa pieśni mówiły: raduj się, ziemio, idzie Pan. Tak? I podobnie tutaj, jeśli chodzi o tekst z psalmu, który mówił o Izraelitach, którzy wracali z niewoli babilońskiej. I psalmista mówił, to było takie doświadczenie, że nam się wydawało, że to chyba sen. Niezwykłe wydarzenie. Oto wracamy, jesteśmy wolni. Koniec niewoli. Jestem przekonany, że podobne chyba będą doświadczenia ludzi, którzy odzyskają wieczność utraconą w raju. I to będzie też coś, tak jakby to był sen, a to będzie rzeczywistość. Dzisiejsze rozważanie na temat radości, takiej Bożej radości. Chcę rozpocząć pewnym też spostrzeżeniem, które poczynił Paweł Goja i którym się podzielił na jednym ze swych kazań dostępnych w mediach na temat rzeczywistości chrześcijańskiej w jego rodzinnym zborze. On pochodzi z Rumunii, więc jak to było w Rumunii w dawnych czasach, jeśli chodzi o radość na przykład w dniu sobotnim. A więc dzień sobotni w Rumunii w czasach młodości Pawła Goi związany był z tym, że nie wolno było się śmiać. Trzeba było być poważnym. No bo to przecież jest dzień sobotni. Zwykle w sobocie towarzyszył post, a więc ograniczenia co do posiłków. Tak? No i na przykład nie wolno było zrywać owocu, choćby był piękny, dojrzały, do bezpośredniej konsumpcji. Także to była rzecz zakazana. No i oczywiście dzieci małe były z tego bardzo rozliczane w tym rodzinnym wiejskim zborze. Opowiadał jeszcze o innych zwyczajach, już nie ze swojego kraju, ale na przykład ponoć na Andrews University. Nie wiem, czy wiecie, co to za Uniwersytet Andrews. No to jest główna uczelnia teologiczna Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Spotkał się tam z takim zwyczajem, że jeśli chodzi o sobotę, to był zakaz, to jest bodajże nad tymi wielkimi jeziorami. Mogę się mylić, ale w każdym razie tam gdzieś była jakaś woda, czy jest woda w okolicy tego uniwersytetu. No i był zakaz, żeby w dzień sobotni nie wchodzić do wody. No ale powstawało pytanie, a co wtedy, kiedy jest upał? I chociażby dla ochłody. A to wtedy wolno tak łydki zamoczyć, więcej nie. No więc okazuje się, że w dzisiejszym czasie żyjemy też w takim świecie, gdzie w różnych kulturach czy w różnych krajach są różne spojrzenia na przykład świętowanie sabatu. No i na związaną z tym też pewnego rodzaju powagę. No, my chcemy jednak szukać radości. A drodzy, z drugiej strony chcę opowiedzieć moje doświadczenie, które było takim pozytywnym doświadczeniem, ale też pewnego rodzaju zaskoczeniem, gdy miałem możliwość odwiedzić Jerozolimę. No, kilka lat temu się tak zdarzyło i miałem możliwość być pod ścianą, która nosi nazwę Ściana Płaczu, piątkowy wieczór, gdy zbliżał się dzień sobotni. No i tam rzeczywiście byłem zaskoczony atmosferą, która towarzyszyła tym chwilom, gdy nastawał sabat,
gdzie było dużo śpiewu właśnie, dużo radości. Już nie wnikam, czy to była jakaś głębia w tej radości, ale muszę powiedzieć, że byłem zauroczony tą radością Żydów, którzy rozpoczynali świętowanie soboty właśnie pod ścianą płaczu. Przede wszystkim to byli młodzi ludzie, którzy przybywali z takim jakby pewnego rodzaju takim poczuciem, że tam muszą być, że muszą w tym uczestniczyć. Tak? No i rzeczywiście myśmy mogli jako przybysze z dalekiego kraju przyglądać się temu, a też niektórzy z nas, którzy wtedy tam byli, przyłączaliśmy się do tej radości, która wtedy panowała. Ale był też duży kontrast, bo wystarczyło oddalić się od tego miejsca może 100, 200, 300 metrów i zmieniała się zupełnie atmosfera. Mianowicie Stare Miasto jest pełne kramów, w których odbywa się handel. No i tam przede wszystkim sprzedają Arabowie. I ci Arabowie mieli zupełnie w nosie to, że 100-200 metrów jest rozpoczyna się święto, ktoś to całe serce w to kłada. Oni sprzedawali swoje towary, zupełnie nie zwracali uwagi na zwyczaje, które tam panowały. Widać było w tym takiego pewnego rodzaju napięcie, prawda, które towarzyszyło tej sytuacji. Ale drodzy, chciałbym też postawić takie pytanie, które sobie też zadałem. Ja stwierdzam, że w moim chrześcijańskim doświadczeniu niewiele było tego typu spotkań biblijnych o radosnym charakterze. Nie mam tu oczywiście na myśli jakiejś hałaśliwej takiej muzyki, która często towarzyszy nabożeństwom, szczególnie w tych kręgach zielonoświątkowych, tak możemy powiedzieć, gdzie ta radość jest jakby wpisana w charakter ich spotkań. Wydaje się, że ta radość jest może znowu też taka troszkę powierzchowna. Natomiast wśród naszej społeczności, czy rzeczywiście nasze spotkania z Bogiem, nabożeństwa, czy nabożeństwo sobotnie chociażby, ono bardziej w swojej wymowie jest podobne do tego, co tam Paweł Goja opisywał, prawda, w rodzinnej Rumunii, czy może bardziej jest podobne do tej atmosfery żydowskiego rozpoczęcia sabatu, czy no właśnie, no jakie jest nasze zrozumienie i praktyka, jeśli chodzi na przykład o świętowanie sabatu. Chociaż oczywiście sabat jest tylko pewnego rodzaju przykładem, to na pewno warto zwrócić uwagę na to, że radość jest rzeczą deficytową i radość jest rzeczą poszukiwaną. Tak? Młodzi ludzie tęsknią za miejscami, gdzie się ludzie weselą, gdzie się cieszą, gdzie się radują. Tak? Chcą tam być. Chcą tego doświadczać. Ja tak sobie przypominam różnego rodzaju spotkania z dawnych czasów, jeszcze powiedzmy, nazwijmy to tych czasów świeckich, gdzie miały miejsce spotkania, czy to w formie jakichś zabaw tanecznych, czy po prostu spotkań towarzyskich, gdzie było dużo śmiechu, ale ten śmiech często i ta radość była taka płyciutka, powierzchowna. Tak naprawdę często gdzieś później te spotkania niby wesołe, radosne przemieniały się w chwilę takiej, gdy tej radości jednak nie było. I podobnie z innymi tego typu imprezami. Ale jednak tego typu spotkania w dalszym ciągu cieszą się dużą frekwencją, no bo ludzie jakby podświadomie pragną tej radości, no bo z radością wiąże się takie, byśmy mogli powiedzieć, bliskoznaczne też pojęcie szczęścia, tak? Radość kojarzy nam się ze szczęściem, a szczęście to jest to, co jest rzeczą szczególnie też pożądaną. Chcemy być wszyscy po prostu szczęśliwi, a jeśli szczęśliwi, to i radośni.
Ale powstaje też jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym wam przedłożyć. Czy może być tak, że radość, której doświadczamy, może mieć takie podłoże grzeszne, które się Bogu nie podoba? Taka radość, która, o której powiemy, to nie jest to, to jest fałszywe, to jest błędna jakaś ślepa uliczka, albo czy wręcz grzech? Czy może tak być? A może jakieś przykłady z waszej strony by były? Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w tej także części. Gdy ktoś chciałby się podzielić jakimś przykładem, rączka do góry. Proszę, tam jest rączka w górze. Bardzo proszę, siostrę Beatę. Może się zdarzyć, że ktoś po prostu cieszy się czy śmieje się z cudzej krzywdy, z cudzej przykrości. W świecie tak się często zdarza. Wiele komedii jest takich, czasami dla mnie na przykład nie do końca do pojęcia filmiki, gdzie ktoś na przykład skądś spada, uderza się, jest jakaś taka sytuacja i widać, że to jest dosyć dramatyczna sytuacja, a ludzie się śmieją, bo jakby... Bo komuś coś się przydarzyło, prawda? Dziękuję. No właśnie, cieszyć się z cudzego nieszczęścia. Ja przypominam sobie takie doświadczenie z czasów też początku mojej służby, ale też doświadczeń bycia rodzicem. Nasze pierwsze dziecko urodziło się z niedużą wagą urodzeniową. Było jakby takie opóźnione w brzuszku mamy jego rozwój. Urodziła się córka, miała ponad 2 kilo, chociaż wydaje się, że o czasie. No więc była drobna na początku. I przypominam sobie takie spotkanie z sąsiadką, która obok mieszkała. No i tak on właśnie rozmawialiśmy. Był to spacer właśnie, na który udałem się z tym dzieciątkiem naszym. No i ona, ta sąsiadka, tam parę słów z nami zamieniła i później mówi, a to jak ona już taka mała jest, to ona już taka mała będzie, to już taka będzie po prostu. No. I widać był taki uśmiech, jakby ona z tego była zadowolona. Ja byłem wtedy młodym człowiekiem, ale tak jak mi się to nawet dzisiaj przypomina, to dzisiaj to bym jej powiedział tak, żeby jej w pięty poszło. Ale wtedy się nic nie odezwałem, no bo tak jak mówię, ona była starsza, ja byłem młodym człowiekiem w tamtym czasie. Ale właśnie ta radość z cudzego nieszczęścia, z cudzej grzywdy, czy komuś potknie się noga. Nie? A czasami taka radość jakby jest wpisana w pewnego rodzaju emocje. Nie? Na przykład emocje sportowe związane są z czym? No myśmy wygrali, tak? My się cieszymy, a wyście przegrali, tak? No i tak, cieszyć się, że Polska wygrała mecz, czy się nie cieszyć z tego? Tak? No, tekst biblijny jest taki, który mówi, nie patrz tylko na swoje, ale patrz na cudze. Tak bić brawo przeciwnikowi, bo piękną bramkę strzelił, wyobrażacie sobie kibiców współczesnych? Ale ponoć były tego typu sytuacje, gdy kibice przeciwnej drużyny bili brawo właśnie tej drużynie, która właśnie przeciwko ich grała. I to ewentualnie bym powiedział, że to jest okej, tak by mi się podobało, że to jest właśnie taki prawdziwy duch fair play, byśmy mogli powiedzieć, tak? Dobrze, czyli to takie rozważania właśnie, jaka powinna być ta nasza radość. To powinna być Boża radość. A myślę, że gdy zwrócimy naszą uwagę do Bożej Księgi, do Biblii, to znajdziemy wiele różnorodnych przykładów właśnie takiej Bożej radości, gdzie powinniśmy jakby budować też świadomą radość w naszym sercu. I właśnie chciałbym zaproponować teraz mały przegląd tekstów biblijnych, które będą mówiły o właściwej radości, która w naszym życiu powinna mieć miejsce. No weźmy, czy w życiu nawet innych istot, bo pierwszy tekst nie będzie dotyczył ludzi. Z Księgi Hioba, drodzy, 39 rozdział, werset 13. I tu poproszę was o pomoc, będziemy czytać teksty z sali. Księga Hioba 39:13.
Proszę bardzo, kto ma, a jest chętny do czytania. Skrzydłica właśnie bije skrzydłami, lecz czy są to skrzydła i pióra ociana? Dobry tekst brat przeczytał? 39,13 Jowa? No. A, to musi być jakaś pomyłka. Ale jest radość strusicy w tym wypadku. Dlaczego ona jest radosna? Drodzy, tutaj miałem i inny tekst mam zanotowany. Być może jest tutaj pomyłka. Radość synów Bożych przy stworzeniu ziemi. Tam trzeba by było jakąś korektę. Prawdopodobnie jest błędny rozdział podany. Jest taki tekst, znamy go, prawda? Gdy synowie Boży wydali okrzyk, gdy nasza ziemia była stwarzana, nie? Czyli istoty przez Boga stworzone cieszą się z tego powodu, że Bóg coś nowego uczynił, wspaniałego i że tam są nowe istoty, które będą zasiedlać tą ziemię i że to wszystko było piękne i wspaniałe, więc to spowodowało w niebie radość, tak? Inny przykład. 5 Mojżeszowa 26,11. Mam nadzieję, że tu nie będzie pomyłki. 5 Mojżeszowa 26,11. I będziesz się weselił z wszelkiego dobra, które Pan Bóg dał tobie i twemu domowi. Ty, Lewita, i obcy przybysz, który jest pośród ciebie. Tak, no to jest właściwa myśl, czyli Pan Bóg wręcz mówi to w formie pewnego rodzaju przykazania, prawda? Kiedy zbierzesz swoje plony, swoje dobra, będziesz miał święto, tam było nazwane, to różne te święta były, one były związane z kalendarzem agralnym w Izraelu, było święto żniw, było później święto zbiorów jesienne. Przyniesiesz to wszystko, złożysz to do te dziesięciny do spichlerzów, prawda, i będzie obfitość i będzie radość. Będziesz się po prostu cieszył z tego, co Pan Bóg ci daje, tak? Świadomość, że to właśnie Pan Bóg daje, że to Boże błogosławieństwo, że to deszcz, że to słońce, które Bóg daje, a też i oczywiście my się do tego przykładamy pracując i możemy z tego powodu się cieszyć. To oczywiście nie musi dotyczyć tylko kwestii związanych z pracą na roli, ale każdy z nas wykonuje jakiś zawód, czy może prawie każdy, mówimy to o dorosłych ludziach. No i coś żeśmy osiągnęli, coś nam się udało. Zawsze warto Panu Bogu podziękować i mamy prawo być zadowoleni z tego, że ta praca, ta sprawa nam się powiodła. Psalm 89,13. A ktoś inny poszuka psalm 65, 10, 14. Tyś stworzył północ i południe, Tabor i Hermon, radośnie wykrzykują imieniu Twemu. Tak, tu się dowiadujemy, że nawet góry, tak, tam góra Tabor, góra Hermon, to są góry na terenie Izraela. Przyroda nieożywiona wysławia Boga. Psalm 65, 10, 14. Nawiedzasz ziemię, zraszasz ją, wzbogacasz obficie. Strumień Boży jest pełen wody. Przygotowujesz zboże ich, albowiem tak ją przygotowujesz. Napawasz jej zakony, również jej skiby. Rozmiękczasz ją deszczami, błogosławisz jej roślinom. Wieńczysz rok dobrocią swoją, a drogi twoje ociekają tłustością. Stepowe pastwiska obficie są zroszone, a pagórki przypasują się weselem. Łąki przeodziewają się w stada owiec, a doliny okrywają się zbożem i krzykują radośnie i śpiewają. Tak, czyli w dalszym ciągu podobne myśli do wcześniejszej. To oczywiście nie przyroda śpiewa, tak? Ale człowiek to tak jakby odbiera, jakby to był śpiew, radosny śpiew na chwałę Stworzyciela. I my możemy do tego się przyłączyć. Możemy to dostrzegać.
Przypominam sobie świadectwo mojego kolegi, który mówił, wiesz co, ja kiedyś tak nie miałem. Nie potrafiłem cieszyć się z tego piękna, które mnie otacza, z tej przyrody. A dzisiaj, gdy stałem się chrześcijaninem, czytam to w Biblii i zaczynam to dostrzegać wokoło siebie. Potrafię się z tego cieszyć, tak? I Bóg nas zaprasza do tego, abyśmy to piękno odkrywali i wyrażali radość z tego powodu. No, dzisiaj ludzie w poszukiwaniu piękna w przyrodzie to potrafią dalekie podróże odbywać, prawda? Cały ruch turystyczny w zasadzie na tym jest zbudowany, żeby odszukiwać piękne miejsca i dostrzegać ich wspaniałość. No, chrześcijanin dostrzega jeszcze w tym wszystkim palec Boży. Kolejne, drodzy, grupa tekstów, jest ich dużo, więc musimy tu zrobić jakiś wybór. Psalm 66, 1, 81, 2 i może 95, 1, 2. Trzy teksty z psalmów. Proszę bardzo, czytajmy. 66, 1. Radośnie wysławiajcie Boga wszystkie ziemi. Dziękuję. 81, 2. Radośnie śpiewajcie Bogu w mocy naszej. Wykrzykujcie Bogu Jakuba. 95, 1, 2. Pójdźcie radośnie, śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki radosne, skalę zbawienia naszego. Pójdźmy przed oblicze Jego w dziękczynieniu, wykrzykujmy Mu radośnie w pieniu. Popatrzcie. A tego typu wypowiedzi naprawdę jest wiele. Myśmy tu dokonali wyboru, a sądzę się, że nawet ten mój wybór jest tylko ograniczonym. Jest naprawdę wiele miejsc w psalmach i w innych miejscach Biblii, które zapraszają nas do takiej radości, gdy przychodzimy na spotkanie z Bogiem, gdy uczestniczymy w zgromadzeniach ludu Bożego. To naprawdę powinny być spotkania wypełnione taką Bożą radością. Inne przykłady radości, która była. No, nie wszystkie będziemy czytać, darujcie, ale jest na przykład w chwilach zwycięstwa nad wrogiem. Mam tutaj z pierwszej Samuela, gdy Dawid zwyciężył Goliata. No, wtedy oczywiście była wielka radość, bo Izraelici byli tak troszkę upokarzani przez wrogich i pogańskich Filistynów, ale gdy Pan dał im zwycięstwo, potrafili się cieszyć. Pierwsza Królewska 1:40, to przeczytamy sobie, to jest historia z koronacji króla Salomona. Jest tam ciekawe takie sformułowanie, na które chcę zwrócić uwagę. Pierwsza Królewska 1:40. Pociągnął za nim cały lud zbrojny, grając przy tym na fletach i wykrzykując tak radośnie, iż nieledwie ziemia pękała w okrzyku. Tak, czyli to tam były decybele, tak? Tak, były decybele. Aż prawie, że im się wydawało, że za chwilę ziemia pęknie, tak? To wszystko było głośne, ale tak związane po prostu z radością. Inny przykład. Nehemiasz, 8 rozdział, werset 10. Tutaj też warto zwrócić uwagę, bo to jest inna sytuacja, inna radość. Tam były łzy, ale ktoś mówił, nie płaczcie, radujcie się, dzisiaj jest dzień radości. Nehemiasz 8:10. I rzekłem, pijcie, najedzcie się tłustego jadła, napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość Pana jest waszą ostoją. Tak. W
tym tekście, który brat przeczytał, chciałbym zwrócić uwagę na to, że radość w Panu jest waszą ostoją, tak? Chrześcijanin to nie człowiek, tylko który w wyjątkowych chwilach przeżywa radość. Ale tą radość jakby powinien budować z faktu właśnie, że jest pod Bożą opieką. A w tamtym konkretnym sytuacji to był czas, kiedy Izraelici odnawiali swoją łączność z Bogiem, odnawiali prawdziwy kult, gdzie uczono się o Bogu. I to wszystko powodowało, że oni przeżywali wielkie emocje. Niektórzy płakali z powodu tych doświadczeń, przez które przeżywali. No, ale poselstwo było jasne. Nie czas na płacz. Radujcie się, cieszcie się, gdyż Bóg nam błogosławi. Doświadczamy tego. No, to oczywiście Stary Testament, przechodzimy do Nowego Testamentu i tak jak uczyliśmy się dzisiaj o Panu Jezusie jako naszym największym nauczycielu, to chcemy od Jezusa uczyć się radości i tak jak to Ewangelie podają, właśnie momenty, kiedy ludzie wierzący Nowego Testamentu przeżywali radość. Nie wszystkie teksty bezpośrednio są związane z osobą Pana Jezusa. Na przykład Ewangelia Łukasza 1,47, no chociaż tam Jezus jest z tym związany, ale nie jakby osobiście wyraża swoją radość w tym momencie. Ewangelia Łukasza 1,47. Radował się duchem Bogu, zbawicielu moim. Tak, to są słowa, które wypowiada Maria, tak, a wcześniej jeszcze Elżbieta ją wita, prawda, słowami radości, że Maria ją odwiedziła. Obydwie te kobiety były w szczególny sposób pobłogosławione. Jedna urodziła, czy miała urodzić w starości, a druga miała urodzić Mesjasza. No i obie te kobiety przeżywały wielką radość, że Bóg w ten sposób okazał im swoją przychylność. Ewangelia Łukasza 1,14 też, czyli cofnijmy się chwilkę. 1,14. Będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Tak, to jest mowa o Janie Chrzcicielu, tak? No to teraz przeczytajmy o radości wielkiej też z Łukasza 2,10. To tam się cieszy wielką radością. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. A właśnie, i to była radość związana z tym, że pojawił się Jezus, Mesjasz na ziemi. I to było zwiastowanie aniołów do pasterzy, tak? Którzy później mogli dzielić się tą informacją z innymi. Dobrze. Zmienimy na chwilkę Ewangelię. Jan, 4 rozdział, wersety 32-34. To jest taka radość, która... Myślę, że dzisiaj też takiej radości powinniśmy często poszukiwać i dałby Bóg, żebyśmy często jej doświadczali. Jan 4, rozdział 32-34. A on rzekł do nich: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą: czy ktoś przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich: moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Tak, jest to historia, gdy Pan Jezus był po rozmowie z kobietą, z Samarytanką. Ona nabrała przekonania, że spotkała prawdziwego Mesjasza i pobiegła do swojej miejscowości, tam, żeby tych ludzi przyprowadzić do Jezusa, podzielić się z nimi tą niesamowitym spotkaniem właśnie z Mesjaszem i przyprowadzić tych ludzi do Jezusa.
Jezus był tak ucieszony tym wszystkim, że ci mu dawali jeść, a on mówi, nie, nie, to nie jest czas, ja mam teraz inne wielkie powody do radości, nie, to nie jest ten czas, żebym spożywał posiłek. Zresztą Jezus wiedział, że za chwilę przyjdzie do niego duża grupa ludzi, którzy by mu na pewno ten posiłek przerwali. I Jezus cieszył się po prostu z owocu, który przyniosła ta rozmowa. Nie? I to była wielka radość. Możemy powiedzieć, że niebo przyłącza się do tego typu radości. Pamiętacie, co Jezus mówił o zgubionej owieczce i o pasterzu, który ją odnalazł? Pasterz się uradował, ale Jezus jeszcze to kończy, że tak będzie wielka radość w niebie nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Tak? No i rozmowa z kobietą zaowocowała, że wielu grzeszników odnalazło Zbawiciela. Więc to niebo się z tego raduje i zaprasza nas do tej radości. 19 rozdział Łukasza, wracamy do Łukasza, 37 werset. Bardzo proszę. A kiedy zbliżał się do podnóża Góry Oliwnej, cała rzesza uczniów zaczęła głośno i radośnie wielbić Boga za wszystkie przejawy mocy, które dane im było oglądać. Tak, niezwykłe, prawda? Ludzie cieszyli się, że mogli widzieć to wszystko, co Jezus dokonywał. I serca tych ludzi wezbrały wdzięcznością. Dalej. Łukasz, 24 rozdział, werset 32. I rzekli do siebie, czy serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? A, to jeszcze inny rodzaj chrześcijańskiej radości. To uczniowie, którzy spotkali się z Jezusem, nie wiedząc, że to Jezus, on im tłumaczył pismo, a im się oczy robiły coraz większe, coraz radośniejsze, bo wszystko zaczynało się układać w jedną piękną całość, tak? I to potem oni wspominali, to przecież tak jak wcześniej żeśmy Jezusa słuchali. Zawsze, ile razy On przemawiał, to aż serce rosło. To ten sam Jezus, to właśnie myśmy Go spotkali, gdy znowu do nas przemówił, to właśnie serca nasze pałały. Ach, tu muszę podzielić się swoim doświadczeniem osobistym z czasów, kiedy właśnie uczestniczyłem w pierwszych moich adwentystycznych wykładach biblijnych, gdzie wcześniej sam czytałem tekst biblijny, Pismo Święte. Byłem już na tyle przygotowany, że nie wszystko było dla mnie nowe, ale gdy wykładowca potrafił teraz łączyć jedne wypowiedzi z drugimi i to wszystko się układało, drodzy, wszystko inne w moim życiu zeszło na drugi plan. Nie mogłem się doczekać z wykładu na wykład, żeby się dowiadywać nowych rzeczy o Bogu i o Jego prawdzie. Tego doświadczali także ci uczniowie, o których tutaj czytamy, i to było coś, co cały czas towarzyszyło Jezusowi Chrystusowi. Dobrze, ale nie tylko Ewangelie mówią o radości, jeszcze kilka myśli z innych tekstów Nowego Testamentu. A może nawet nie będziemy tego czytać, być może z was ktoś zna ten fragment Biblii na pamięć, bo mam na myśli owoc Ducha Świętego. Owocem Ducha są miłość i radość. Na drugim miejscu jest radość zaraz, tak? A więc chrześcijanin, który jest radosny, to jest właśnie ten, któremu Duch Święty daje tą radość. Nie jest to jakaś sztuczna radość, ale właśnie taka buzia, którą rozświetla pogodny uśmiech w związku z tym, że mamy serce wypełnione w Duchem
Duchem Świętym. O, a kiedy jeszcze możemy spotkać się z sytuacją, która jest taka kryzysowa? Wrócimy jednak do początku Biblii. Pierwsza Mojżeszowa 4:7. Tam są słowa, które sam Bóg wypowiada do Kaina. Bo u Kaina pojawiło się pochmurne oblicze, pojawiła się złe emocje. I Jezus, Bóg mówi do Kaina, że coś możesz w swoim życiu zmienić. Pierwsza Mojżeszowa 4:7. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, uczwi czy dobrze. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. No tak. To była historia związana z tym, że ofiara Kaina nie została przyjęta, tak? Bóg nie odpowiedział ogniem na ofiarę Kaina i jego oblicze stało się gniewne. I Bóg mu mówi, słuchaj, jest na to sposób, żeby zmienił się wyraz twojej twarzy. Gdy będziesz posłuszny woli Bożej, gdy będziesz szedł Bożą wolą, w Bożą drogą, którą On ci wskazuje, to ta radość będzie w twoim sercu się rozwijała, bo jest coś takiego, co możemy nazwać zadowoleniem z poczucia dobrze wykonanego obowiązku, tak? To jest coś, co też może się pojawiało wśród tych radujących się żniwiarzy, czy rolników, którzy zebrali swoje plony, w odpowiednim czasie zaorali, w odpowiednim czasie zasiali, w odpowiednim czasie zebrali. Pan Bóg błogosławił, no i teraz się cieszymy. I tak samo tutaj właśnie podobna prawidłowość, jeśli chodzi o Kaina, mogła zadziałać, ale on inną drogą obrał. I Pismo Święte nas w tym kontekście też ostrzega. Będziesz pogodny, będziesz radosny, ale stroń od złego, nie daj się pokusie. Pokusa zabiera radość, jeśli jej ulegasz. Dobrze, proroctwo na nasze czasy z Księgi Joela 2:23. Czytajmy. Wyjdziecie z Mią, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, swoich Bogów, gdyż dawał obfity deszcz jesienny i ześlę Wam, jak dawniej deszcz jesienny i wiosenny. Tak, w kontekście zesłania Ducha Świętego jest to czas, gdy oczekujemy Bożej szczególnej interwencji i Pismo Święte zaprasza nas do tego, żebyśmy się radowali. W kontekście wydarzeń czasów końca, chociaż one nie są radosne, tak bezpośrednio, gdyby nas pewne rzeczy dotknęły, ale Pan Jezus mówi, podnieście głowy za wasze, gdy zauważycie, że te rzeczy zaczną się dziać, czyli one powinny budować naszą wiarę, dawać nam pewnego rodzaju radość. Tak. I jeszcze pozwólcie, z Dziejów Apostolskich już nie wszystkie będziemy czytać, ale ten z 16 rozdziału, 34 na pewno przeczytamy. I z Jakuba też sobie przeczytamy. A więc 16:34 Dzieje Apostolskie. I wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Tak, radość stróża więziennego, prawda? Kiedy w wyniku dramatycznych wydarzeń wydawało się, że chyba sobie życie odbierze, bo wydawało mu się, że uciekli. Ale nie, oni tam wszyscy byli, ten człowiek wtedy przybity jakby mocą Bożą zdecydował się iść drogą wiary i to sprawiło mu wielką radość. Wszystkie twarze nowochrzczonych są radosne,
bo jest to wyjątkowe przeżycie dla nich i dla tych, którzy się z tego powodu cieszą. I drodzy, list Jakuba 1,2. Czyli pierwszy rozdział, drugi werset. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, które rozmaite próby przechodzicie. Jeszcze inny powód do radości, gdy poddawani jesteśmy próbom, doświadczeniom, które mają nas budować. A więc jest tutaj kolejny powód do radości. Drodzy, nie przeczytamy dzisiaj wszystkich tekstów, które mówią o radości. W szczególności nie przeczytamy tych, które mówią o przyszłej radości, to co jeszcze jest przed nami, gdy nastanie nowa rzeczywistość, gdy nastanie nowe niebo i nowa ziemia. To zostawiam wam do odszukania ewentualnie w godzinach popołudniowych, gdzie Pismo Święte mówi, że chromy będzie skakał jak jeleń, gdzie wszystko będzie piękne i wspaniałe. Tak warto tylko może przypomnieć doświadczenie naszej prorokini, tak jak o niej mówimy, Ellen White, gdy pokazano jej wizję nowej rzeczywistości, wizję nieba, to chociaż była dobrą matką i dobrą żoną, nie chciała wracać na tą ziemię. Płakała z tego powodu, bo świat był szary, brudny, taki ciemny, a tam widziała lepszy świat, tak? Także wybiegamy tutaj myślą w inny, wspaniały świat, który jeszcze nie jest dzisiaj naszą rzeczywistością, a który będzie przedłużeniem tej radości, o której żeśmy czytali, którą już dzisiaj człowiek wierzący może budować. I nie jest to pusty śmiech, nie jest to pusta, płytka radość, ale jest to radość związana z tym, który jest źródłem wszelkiej radości i wszelkiego szczęścia. Chcę wam życzyć i sobie, żeby w waszym chrześcijaństwie, tym na co dzień, właśnie takim z dnia na dzień, ta chrześcijańska radość przebijała wszystkie problemy, trudności, zmartwienia, jakie niesie życie, abyśmy byli naprawdę chrześcijaninami pełnymi radości, aby nasze nabożeństwa tą radością właśnie tchnęły dla wszystkich, którzy są w nich uczestnikami, aby sobota była dniem radości, abyśmy nie wyglądali tam godziny zachodu, bo będzie można wreszcie rozpocząć rzeczy, za którymi może tęsknimy, a właśnie, żeby sobota była tym dniem radości do ostatnich chwil. No i abyśmy kiedyś doświadczyli tej radości u boku naszego Zbawiciela. Życzę wam tego i sobie także. Amen.